Poniedziałek, 16 grudnia, Adam Rak, dzień dobry Państwu. Zaczynamy program To Warto Wiedzieć, w którym podsumowujemy ostatnie godziny na rynkach oraz prezentujemy informacje, które po prostu warto wiedzieć na rozpoczęciu dzisiejszej sesji. Serdecznie Państwa zapraszam. Po miesiącach nakładania na siebie wzajemnych ceł, Chiny oraz Stany Zjednoczone zakopują topór wojenny i ogłaszają zakończenie pierwszej fazy porozumienia handlowego. To, na co czekali inwestorzy z całego świata, niekoniecznie będzie mieć dobre skutki dla naszego kraju, uważają jednak eksperci. W piątek, późnym popołudniem, prezydent Donald Trump za pośrednictwem Twittera poinformował, że Stany Zjednoczone uzgodniły z Chinami pierwszą fazę porozumienia handlowego. To nie był pierwszy raz, gdy amerykański prezydent w optymistycznym tonie wypowiadał się na temat stosunków z Chinami, więc nie dziwi chłodna reakcja rynku. W piątek indeks S&P 500 zakończył zwyżką o zaledwie 0,01%. Zawieszenie wojny handlowej między dwoma największymi gospodarczymi mocarstwami świata jest jednak z pewnością dobrą wiadomością dla globalnego handlu. Podpisanie formalnego dokumentu ma nastąpić w pierwszym tygodniu stycznia przyszłego roku w Waszyngtonie. Oznacza to, że cła na popularne w Stanach chińskie telefony komórkowe, laptopy, zabawki czy ubrania o wartości przeszło 160 miliardów dolarów, które miały zostać wprowadzone wczoraj, nie wejdą w życie. Przynajmniej na razie. Porozumienie opiera się bowiem na sukcesywnym zmniejszaniu niesprawiedliwego, zdaniem Donalda Trumpa, deficytu Stanów Zjednoczonych względem Chin w kwocie około 419 miliardów dolarów. Według doniesień Chińczycy zobowiązali się, że w ciągu najbliższych 2 lat zakupią amerykańskie dobra i usługi za co najmniej 200 miliardów dolarów. W ramach tej kwoty państwo środka zwiększy w latach 2020-2021 zakupy amerykańskich produktów rolnych o około 32 miliardy dolarów. Dodatkowo Chińczycy mają zredukować bariery pozahandlowe na takie dobra rolne jak drób, owoce morza i paszę dla zwierząt. Ułatwione mają zostać również procedury akceptacji produktów biotechnologicznych produkowanych w Ameryce. Paradoksalnie z naszego polskiego punktu widzenia, podczas gdy niepewność gospodarcza związana z Chinami na pewno się zmniejszy, niepewność wobec przyszłości relacji handlowych na linii USA-Unia Europejska wzrośnie. Stanowiska stron trwających od dłuższego czasu negocjacji nie wydają się do siebie zbliżać, przekonuje Piotr Kalisz, ekonomista Banku City Handlowego, który obawia się, że po ugodzie z Chińczykami uwaga Donalda Trumpa zwróci się w kierunku Europy. A osiągnięcie fazy pierwszej porozumienia handlowego pomiędzy USA i Chinami nie mogło zostać zignorowane przez analityków dużych banków. Jednym z nich jest Han De-Jong, główny ekonomista ABN AMRO. Umowa musi nadal zostać prawnie zapisana, więc jeszcze jej oficjalnie nie ma. Zgodnie z warunkami umowy Chiny znacznie zwiększą zakupy produktów rolnych z USA. Zobaczymy, jak przełoży się to na praktyczne działania. Świńska grypa gwałtownie zmniejszyła populację świń w Chinach, więc uważamy, że Chiny potrzebują dla nich znacznie mniej pożywienia. Ponadto Chińczycy zintensyfikują działania, aby zapobiec kradzieży własności intelektualnej amerykańskich firm, przekonuje ekonomista. W ocenie banku Amerykanie nie wprowadzą nowych ceł, które zostały zaplanowane na 15 grudnia i mówi się o możliwości obniżenia już nałożonych taryf. Jednak ostatnio pojawiają się słowa krytyki zarówno ze strony republikańskiej, jak i demokratów, którzy uważają, że prezydent Trump odda całą wypracowaną przewagę, jeśli tylko taryfy zostaną obniżone. Mimo wszystko fakt zawarcia umowy to dobra wiadomość dla rynków, ponieważ zmniejsza ona niepewność. Moim zdaniem obniżenie już nałożonych ceł stanowiłyby bonus dla światowej gospodarki. Wielu komentatorów twierdzi, że niepewność jest ważniejsza niż same taryfy. Może tak być, ale to nie znaczy, że same taryfy nie są szkodliwe, podsumowuje Jung. Kanadyjczycy natomiast mają coraz gorsze mniemanie o Chinach i bynajmniej chodzi tu o kwestię sporu handlowego z USA, a o kwestię łamania praw człowieka. Jak wynika z opublikowanego w minionym tygodniu sondażu Instytutu Angus Reid, te opinie Kanadyjczyków na temat Chin w ciągu ostatnich 4 lat znacząco się pogorszyły.
69% Kanadyjczyków uważa, że ich rząd nie powinien pozwolić chińskiej firmie telekomunikacyjnej Huawei na udział w budowie tamtejszej sieci 5G. Tymczasem Australia, Nowa Zelandia, USA i Japonia uznały, że sprzęt Huawei stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Negatywna opinia o Chinach i zagrożeniach technologicznych przekłada się też na inne branże. 77% Kanadyjczyków chce zakazu chińskich inwestycji w sektorach wrażliwych, takich jak finanse i telekomunikacja, wynika z przeprowadzonego sondażu. Co znamienne, dla uczestników badania ważniejsze od kwestii gospodarczych stały się wartości. 90% respondentów uważa bowiem, że nie powinno ufać się chińskiemu rządowi w kwestii przestrzegania praw człowieka, a 70% z nich wskazuje właśnie na tę kwestię jako ważniejszą od stosunków gospodarczych. We wtorek Parlament Kanady powołał specjalną komisję, która ma dokonać przeglądu stosunków pomiędzy Kanadą a Chinami. Środowiska prodemokratycznych chińskich imigrantów w Kanadzie apelują do premiera Justina Trudeau o zastosowanie rozwiązań obowiązujących w Kanadzie na mocy tzw. ustawy Magnickiego wobec chińskich urzędników i polityków. Ustawa umożliwia wprowadzenie zakazu wjazdu do Kanady i dostępu do kanadyjskich aktywów osobom naruszającym prawa człowieka. Zmieniamy temat, bowiem szefowa autonomicznego rządu szkockiego Nicola Sturgeon w rozmowie z Borisem Johnsonem przeprowadzonej pod koniec minionego tygodnia zapowiedziała, że w trakcie kolejnych kilku dni jej rząd przedstawi dokument uzasadniający potrzebę przeprowadzenia kolejnego referendum niepodległościowego w Szkocji. Stanowczo powiedziałam mu, że mam mandat, by zaoferować ludziom wybór. Powtórzył swój sprzeciw wobec tego, komentowała Sturgeon w Dundee, gdzie spotkała się z 48 posłami swojego ugrupowania Szkockiej Partii Narodowej, którzy zostali wybrani do Brytyjskiej Izby Gmin. Ale spójrzmy na rzeczywistość. Wybory parlamentarne w tym tygodniu były dla Szkocji przełomowym momentem, podkreśliła polityk. W czwartkowych wyborach SNP wygrała w 48 spośród 59 okręgach w Szkocji, co jest dla tej partii drugim najlepszym wynikiem w historii. Zwiększyła ona również swoją reprezentację w Izbie Gmin aż o 13 posłów. Liderka Szkockiej Partii Narodowej w trakcie kampanii wyborczej podkreślała, że głos oddany na jej ugrupowanie jest opowiedzeniem się za niepodległością Szkocji. Sturgeon chce, by nowe referendum odbyło się w drugiej połowie przyszłego roku. Szkocja bardzo wyraźnie chce innej przyszłości niż ta, która została wybrana przez większość pozostałej części Zjednoczonego Królestwa. Szkocja chce mieć prawo do decydowania o własnej przyszłości, przekonywała Sturgeon, podkreślając, że szkoccy wyborcy odrzucili Johnsona, odrzucili partię konserwatywną i odrzucili sam Brexit. Torysi, choć bez wątpienia tak długo jak to możliwe, będą wściekać się na rzeczywistość. Muszą ją jednak zaakceptować i zrozumieć. Zostali odrzuceni w Szkocji. Postawili kwestię sprzeciwu wobec referendum niepodległościowego na karcie do głosowania i stracili poparcie. Stracili ponad 50% miejsc. To była katastrofalna porażka Torysów w tej sprawie, przekonywała Sturgeon. Szkocka Partia Narodowa uzyskała w grudniowych wyborach 81% mandatów przypadających na Szkocję przy 45% poparciu szkockich wyborców. To wprawdzie o nieco ponad 8% więcej niż w poprzednich wyborach, ale zarazem tylko niecałe 2 punkty procentowe więcej niż uzyskali łącznie konserwatyści, Partia Pracy i Liberalni Demokraci. To właśnie te partie sprzeciwiają się secesji Szkocji od Zjednoczonego Królestwa. Partia Konserwatywna, mimo że w Szkocji zdobyła zaledwie 6 mandatów, w skali całego kraju zanotowała najlepszy wynik od 1987 roku, uzyskując 365 miejsc w nowym parlamencie. A rząd planuje dalsze zwiększanie udziału polskiej własności w sektorze finansowym, poinformował w sobotę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jednocześnie przypomniał o kluczowym jego zdaniem przejęciu od włoskiego UniCredit akcji banku PKO przez PZU oraz Polski Fundusz Rozwoju.
Wcześniej udział zagranicznego kapitału w sektorze bankowym przekraczał 60% i był oceniany przez wielu ekspertów, że hamuje on możliwość wpływania na procesy gospodarcze, a transakcja spowodowała, że te procesy się odwróciły. Dzisiaj większość sektora bankowego jest w rękach polskich, a planujemy i prowadzimy rozmowy, by ten zakres polskiej własności w sektorze finansowym poszerzać, przekonywał w sobotę w Toruniu Jacek Sasin. Chcemy bardzo aktywnie jako Ministerstwo Aktywów Państwowych wspomagać proces konsolidacyjny firm, które będą stawały się potężnymi i ważnymi graczami na rynku europejskim, dodał wicepremier. Co ważne dla akcjonariuszy, Sasin zdementował plotki o planach konsolidacji PGNiG oraz Tauronu, choć przyznał, że tworzenie dużych podmiotów zdolnych do nawiązywania konkurencji z europejskimi konkurentami jest kierunkiem, który rząd chciałby kontynuować. Nie mogę podać konkretnych nazw, nawet jeżeli luźne rozmowy na ten temat są toczone. Te konkrety, o których dziś mogę powiedzieć, to kontynuacja połączenia Lotosu z Orlenem. Mamy również fakt publicznie wyrażonej chęci zakupu spółki Energa przez Orlen. Trudno jednak mówić o tym, że sprawa jest przesądzona, bo jest to początek procesu, który będzie trwał i wymagał wielu analiz, również po stronie mojego resortu, podkreślał w Sopocie Sasin. Wicepremier pytany o to, czy jeden z państwowych banków odkupi od Commerzbanku udziały w mBanku, stwierdził jedynie, że chciałby, aby zakres polskiej własności w gospodarce, a także w sferze instytucji finansowych był rzeczywiście szerszy. Czy szersze są również wzrosty na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie? Po krótkiej przerwie tymczasem na GPW, które poprowadzi dla Państwa Agnieszka Zaręba. Serdecznie zapraszam.